Słuchajcie, ten materiał dogrywam tylko jako taką ciekawostkę, na co macie uważać. Właśnie tutaj robię od widza pioniera. Jest to 500, bodajże dwójka albo trójka, no ale to akurat nieistotne. I chciałbym wam pokazać, na co musicie uważać. Na Allegro można dokupić zębatki do selektorów. Tylko zobaczcie, no to jest właśnie taka z Allegro. Zobaczcie, co się z nią dzieje. Ta zębatka niestety nie spełnia swojej roli. Dlaczego? Ona po prostu na tej ośce się kręci. Czyli zębatka sobie siedzi, obraca się pięknie, obracana silnikiem, natomiast ta oś stoi w miejscu. No i właśnie widz przysłał mi to, mówiąc, że wymienił zębatkę, no i dalej mu urządzenie nie działa. Tak więc chciałem wam to tylko pokazać właśnie jako przestrogę. Zobaczcie, co się dzieje, jak ja sobie to mogę wyginać. To jest jak guma do żucia. Także gdybyście mieli takie zębatki, nie twierdzę, że to nie zadziała. Tylko po prostu musicie ją przykleić, bo ona jest tak elastyczna, że ona po prostu się poddaje, no i goni w kółko i w efekcie możecie się urobić niepotrzebnie. Natomiast to dalej nie będzie działało. Aczkolwiek muszę przyznać, że kupiłem jedną taką. Osadziłem ją na kleju, było ok, ale potem zamawiałem kolejne i już widać było, że człowiek, który to drukuje, bo podejrzewam, że to jest drukowane, zorientował się, że jest to lipa i zaczął z powrotem stosować dobry plastik. Także miejmy nadzieję, że już przy dobrym plastiku zostanie. Natomiast mnie zostaje widzowi wymienić kółko. To okazuje się, że po prostu niepotrzebnie wydane 40 parę złotych, ponieważ to nie ma prawa działać. Dobra, to tylko taka informacja dla was. Gdybyście trafili na takie, to osadzajcie go albo na kleju, żeby nie miało prawa się kręcić na osi, albo nie wiem, odsyłajcie, niech wam przysyła właściwy, bo to jest po prostu porażka.